Laudetur. Proszę Państwa, bardzo mnie bawi to, kiedy PiS i Konfederacja są określane mianem konserwatystów, czy nazywają się konserwatystami. Zresztą na to zwraca uwagę niejaki Aleksander Hall, dla którego rządy PiSu są ostatecznym upadkiem jakiejś myśli konserwatywnej. Ja uważam tak. Konserwatysta to jest ktoś, kto przede wszystkim chce unikać rewolucji, bardzo gwałtownej zmiany, burzenia wszystkiego w imię przyszłej, idealnej, już wspaniałej przyszłości ludzi, aniołów. W rzeczywistości i PiS chce rewolucji, chciał rewolucji, przede wszystkim zniszczenia instytucji i podporządkowania całości życia państwowego silnej jednostce. No a Konfederacja przecież cały czas mówi o wywrócaniu stolika. To jest konserwatyzm naprawdę? No jedyne, co jest w tym konserwatywnego, to powrót do jakichś średniowiecznych zabobonów kościelnych, takiego najprymitywniejszej wersji ciemnogrodowego katolicyzmu. Nie ma w tym nic konserwatywnego. Cała masa sensownych konserwatystów, no chociażby takich jak Hall, podkreśla, że konserwatyzm zakłada ideę ewolucji, zachowania tego, co dobre i silnych, stabilnych instytucji. Mam wrażenie, że w tym sensie znacznie bardziej ja czy producent jesteśmy konserwatystami niż wódz chcący wywracać wszystko do góry nogami, Mencen chcący przewracać stolik, niszczyć instytucje i tak naprawdę podporządkować się kultowi jednostki, przy czym tą jednostką ma być słońce Mazowsza z Żoliborza. W swojej kieszonkowej napoleonkowej wartości. Jeśli to jest konserwatyzm, to ja jestem naprawdę, ja jestem właściwym papieżem. Ramen, proszę Państwa.